Urugwaj to trzecia drużyna świata. Z tak silnym przeciwnikiem teoretycznie jeszcze nie graliście. Jakie są nastroje w drużynie? No, nastroje są na pewno pozytywne po ostatnich wynikach, więc na pewno dzisiaj się spotkaliśmy, to każdy uśmiechnięty, każdy w swoich zespołach gra, więc formę każdy jakąś tam ma, więc chcemy na pewno ten rok, tak jak powiedziałem wcześniej, zakończyć jakimś pozytywem. No, ogólnie ten 2012 dla polskiej piłki nie był za udany, bo te Euro przegrane, więc chociaż ostatnio trochę się poprawiło, ale mówię, ostatni mecz w tym roku trzeba postara się wygrać i żeby spokojnie do meczu w marcu się przygotowywać. Wszyscy byli zgodni po tym meczu z Anglią, że no, byłeś jednym z tych najbardziej wygranych tego spotkania na prawej stronie. Wraca Kuba Błaszczykowski, nie wiem w jakiej on jest kontuzji, po kontuzji, ale co w takim wypadku z tobą? Czy ewentualnie gotów byłbyś zagrać na lewej stronie, gdyby trzeba było prawo oddać Kubie? No oczywiście, no ja przypominam, półtora roku w swoim klubie w Turcji gram na lewej pomocy cały czas, więc nie ma to jakiejś tam wielkiej różnicy. Chociaż akurat współpraca z Łukaszem Piszkiem, no to dużo mi pomogła w tym meczu, bo naprawdę dobrze wyglądaliśmy razem. No i może nie teraz, ale mam nadzieję, że za innym razem jeszcze zagram z Łukaszem, bo naprawdę bardzo dobrze mi się z nim grało. Zwłaszcza, że co dla nas jest świetną informacją, że Adrian Mierzelewski wreszcie zaczął grać i od razu strzelać gole, no ale przez to nie wiadomo, jak będzie wyglądała ta lewa strona, czy Adrian? No tak, no Adrian, wydaje mi się, że on bardziej w klubie gra w środku pomocy, czyli na tym przed tym napastnikiem, więc zobaczymy, jak to trener ustali. Jest nas dużo chłopaków, jest Paweł Wszołek, jest Szymek Pawłowski też w formie, więc to trenera zależy, jak ustali skład na ten mecz.